Hej, 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 witam Was bardzo cieplutko u mnie na kanale. Postanowiłam, że w końcu nagram jakiś filmik, odezwę się, tym bardziej, że ciągle ktoś pyta o mnie, co się u mnie dzieje, kiedy będę nagrywać, czy coś nowego pojawi się na kanale. I naprawdę aż głupio mi, że nie zakończyłam swojego kanału, zostawiłam otwartą furtkę i nic nie nagrywam, ale to tylko z braku naprawdę chyba czasu głównie. Zrobiłam sobie kawkę taką z pianką i ukroiłam kawałek tortu. Chętnie bym Wam go dała do spróbowania, bo jest naprawdę pyszny i łatwo się go wykonuje. Jest to tort makowo-kawowy z masą właśnie taką budyniowo-kawową, a ciasto robi się z masy Bakeland. Naprawdę bardzo szybciutko. Zaraz Wam pokażę jeszcze, jak wygląda mniej więcej w całości ten torcik, to znaczy w całości. W tej chwili jest już go mniejsza połowa, ale pokażę Wam, jak on wygląda i na dole, jak chcecie, napiszę Wam jeszcze przepis, jak wykonać taki torcik. O, zobaczcie, już została mi mniejsza połowa tego tortu. Na górze posypany jest kakaem. Można zrobić jakąś dekorację, można również z tartą czekoladą posypać. Ja najprostszy sposób wzięłam, żeby posypać go właśnie kakaem. Jest naprawdę pyszny i taki nasączony doskonale, ponieważ w środku są jeszcze w cieście tym makowym bakalie. Polecam serdecznie. Chciałam Wam pokazać mój nowy nabytek, taką paletkę Sensik. Kupiłam ją w promocji w Naturze za jakieś chyba 29 zł. I powiem Wam, że jestem bardzo z niej zadowolona. Ostatnio cały czas jej używam do makijażu. I bardzo fajnie cienie się ze sobą łączą, właściwie tutaj do tego makijażu takiego codziennego, który polubiłam. Użyłam tylko dwóch cieni i naprawdę jest ona bardzo fajna. Nie wiem, jak Wam tu ją pokazać. W środku jest taki pędzelek z gąbeczką. Oczywiście jest mało przydatny, jak to zwykle w paletkach bywa. I takie są właśnie kolorki. I powiem Wam, że ten użyłam w załamanie i ten do, nie, ten do podkreślenia właśnie tutaj kącików zewnętrznych. I jeszcze zamiast linera takiego w pisaku czy w pędzelku używam czarnego cienia do zrobienia takiej jakby kreski, przyciemnienia linii górnej rzęs. No i właśnie tak to się prezentuje, bardzo fajnie wygląda. Inne kolory też są bardzo ładne i są błyszczące i matowe. Oczywiście powiem Wam, że nie lubię takiej zieleni, to już od razu u mnie odpada, ale można zawsze jakiś taki akcent minimalistyczny na dolnej powiece zrobić i też fajnie to wygląda. Także bardzo Wam polecam taką naprawdę tanią paletkę, ale która jest solidna i bardzo dobrze wykonuje się nią makijaże. Sensik. Przyjechałam na badania krwi tutaj do centrum i teraz pójdę sobie do naszej lubelskiej katedry trochę pomodlić się. Tutaj mamy bramę trynitarską.
Zobaczcie, chciałam Wam pokazać, jak wykonać taką domową pastę do zębów, naturalną, która świetnie czyści zęby i nie podrażnia. Jest ona czarna ze względu na to, że dodałam do niej węgiel aktywny. Zaraz Wam powiem, jak wykonać taką domową pastę. Pojemniczek najlepiej z odzysku, po jakimś kremie, maseczce, dobrze umyć, wyparzyć. Nakładamy do takiego słoiczka, w zależności od pojemności, olej kokosowy. Ja dodałam 3 łyżeczki. Do tego dodałam 2 takie kapsułeczki węgla aktywnego, który kupuje się w aptece. I do tego można dodać jeszcze sody. Ja dodałam troszeczkę, tak pół łyżeczki, nawet mniejszą ilość, dlatego że jak jest większa ilość sody, to podrażnia mi dziąsła. Jak ktoś ma wrażliwe dziąsła, to można w ogóle pominąć dodanie sody. Soda bardziej oczywiście oczyszcza i działa ściernie na powierzchnię zębów. Także taka pasta, doskonale myję, po jej zastosowaniu zęby są gładziutkie, oczyszczone i oczywiście wiadomo, że olej kokosowy działa przeciwbakteryjnie. Słyszałam, że jeszcze można dodawać ksylitol do takich past, ale już wiem, że zdania są podzielone. Dajcie znać, czy robicie takie własne pasty do zębów. Następny domowy kosmetyk, który chciałam Wam pokazać, to jest taki krem pod oczy i on ma taki właśnie żółciutki kolor. Zaraz Wam powiem, jak go przyrządziłam. Na oleju kokosowym macerowałam ziele krwawnika zebrane jesienią. Może być to świeże ziele lub suszone. Ja akurat miałam wtedy świeże ziele. I do tego dodałam 3 kapsułki witaminy E, takiej kupionej w sklepie ze zdrową żywnością lub w aptece. Wiadomo, że witamina E jest witaminą młodości i świetnie wpływa na stan skóry. I do tego jeszcze dodałam 2 łyżeczki mocno zaparzonej takiej kawy i to wszystko jest wymieszane razem. W tej chwili taki słoiczek trzymam w lodówce i to jest konsystencji takiej zsiadniętej, ale po zetknięciu z ciepłem pięknie się rozprowadza. Oczywiście jest to kosmetyk, którego należy używać raczej jak jesteśmy w domu lub jak na przykład idziemy spać, ponieważ no, jest on tłusty. Tak wygląda. Zapach ma krwawnika i kawy. Bardzo fajny, świetnie nawilża skórę i ją odżywia. Polecam Wam wykonywanie takich domowych kosmetyków. U mnie naprawdę to się sprawdza i jest świetna taka satysfakcja z wykonania czegoś własnoręcznie. Tutaj chciałam Wam pokazać właśnie taką herbatkę z krwawnika i nie wspomniałam, że krwawnik łagodzi podrażnienia, działa przeciwzapalnie, przyspiesza gojenie i odnowę uszkodzonego naskórka, działa przeciwbakteryjnie, aseptycznie, wpływa też na wszystkie te naczynka podskórne, takie włosowate i oczywiście działa przeciwzmarszczkowo, zmniejsza pory i wygładza, ujędrnia skórę. Jeśli chodzi o witaminę E, to właśnie mam taką i to są takie kapsułki, które można nakłuć, rozciąć i dodać do kremu lub w ogóle wykorzystać bezpośrednio na skórę twarzy lub na skórę włosów. Ewentualnie można też taką witaminę dodawać do różnych kremów, które już mamy, żeby zwiększyć
ich działanie.